Chaos. Część druga. Gogle tłumacza. Eee. Jadę z automatu, także nie bądźcie dla mnie zbyt surowi, jeżeli mm, coś będzie bez sensu, okej? Okay? Ucieleśnienie nieistnienia. Chaos! Może całkowicie unicestwić wszystko. Łącznie z samą całością. Bez żadnej ochrony ani jakiegokolwiek wyjątku przy minimalnym wysiłku. Kreacja. Chaos stworzył progenitorów, takich jak Gaia. Przodkowie są zdecydowanie jedynymi rzeczami, które stworzył. Stworzył także królestwo starożytnych bogów na wszystkich znanych relikii Panteonu. Stworzył także trzy byty znane jako King Elegance, The Forsaken Priest i Zalgo przez zupełny przypadek. Chaos może tworzyć materię organiczną lub nieorganiczną, z niczego, jako gotowe obiekty lub po prostu nie, niedokończone elementy. Jako istota wszechmocna, chaos może stworzyć wszystko, o czym tylko pomyśli zarówno konceptualne, jak i czujące. Obejmuje to tworzenie energii, dusz i życia o dowolnej złożoności, wymiarach lub rzeczywistościach, gwiazdach itp. Tworzenie awatara. Stworzył także awatara. Amatsu Mikaboshi, który stworzył własne bóstwa. Omnitelepatia. Chaos może czytać, czuć, komunikować się i kontrolować nieskończoną liczbę umysłów we wszystkich wszechświatach, płaszczyznach i wymiarach do zasadniczo absolutnego stopnia. Manipulacja pustki. Chaos, to pierwotna istota nicości, może usunąć każdą koncepcję, taką jak światło, ciemność, czas. Przestrzeń, życie, śmierć, energię lub cokolwiek, co jest istnieniem. Nazywa to przyciskiem, usuń. Manipulacja pochodzeniem i zapomnieniem. Będąc samą pierwotną pustką, chaos ma zdolność prawdziwego spowodowania początku i końca wszystkiego, czy to wszechświatów, pierwiastków, bytów kosmicznych, wyższych płaszczyzn, płaszczyzn egzystencji itp. W przeciwieństwie do Ain. Która może wymazać całą egzystencję, chaos może naprawdę wykorzenić wszystko do tego stopnia, że nie pozostanie żaden dowód na jego istnienie. Manipulacja energią zerową Bycie pierwotnym bytem pustki daje mu dostęp do energii zerowej, unikalnej mocy, która pozwala chaosowi ominąć wszystkie naturalne i konceptualne mechanizmy obronne, pozwalając mu wymazać wszystko inne. Niż przed Chociaż nadal ma zdolność do, poważnie, do poważnego im szkodzenia, ponieważ omija wszystkie naturalne mechanizmy obronne, a Bóg stwierdza, że jest to jeden z powodów, dla których różni się od chaosu. Wszechwiedza. Pomimo bycia w królestwie starożytnych bogów od początku wszystkiego, chaos jest świadomym wszystkich wydarzeń, miejsc, istot, obiektów lub czegokolwiek, co istnieje. Mimo, że nie jest obecny lub nie jest przebudzony, jest świadomy ciągłych wojen, które toczyły się między bóstwami wkrótce po utworzeniu wszechświata, ale zna również liczbę istot anielskich lub demonicznych, które zginęły w wyniku stworzenia im wie, kiedy ktoś jest na jego terytorium. Chaos jest całkowicie kompetentny i świadomy wszystkich różnych aspektów każdej sytuacji, w której się znajduje. Jest w stanie doskonale wymyślić swoje wyjście ze wszystkiego i osiągnąć optymalne rezultaty. Wola absolutna. Chaos może chwytać kreacje i skręcać, wyginać, rzeźbić i ponownie rzeźbić w dowolną formę, jaką chce lub może sobie wyobrazić. Zazwyczaj moc stworzenia czegoś z niczego nie jest w większości do dyspozycji chaosu, ponieważ stworzony wszechświat. Wieloświat lub megaświat musi najpierw istnieć, aby chaos mógł nim manipulować. Jednak chaos może zniekształcić rzeczywistość w taki sposób, że do pewnego stopnia naśladuje kreację, czyli projekcję realistycznych iluzji i ożywianie każdej formy fantazji czystą siłą woli. Absolutna wszechmocna siła. Chaos jest postrzegany jako posiadający i generujący nieograniczoną i niezrównaną siłę fizyczną, będącą w stanie walczyć wręcz, a nawet przewyższać najsilniejsze istoty za pomocą samej siły swoich fizycznych ciosów. Jakikolwiek poziom wagi, który chaos musi podnieść lub poruszyć, jest nieistotny, ponieważ jego ciało może emitować nieograniczoną ilość siły która może odepchnąć obiekt o dowolnej masie, wszechstronny. Podobnie jak uroboros, chaos może przybierać dowolną formę, zmieniając cały swój wygląd i tożsamość, podobnie jak głos. Chaos ma jednak całkowitą i absolutną kontrolę nad własnym bytem, pozwalając mu manipulować swoim kształtem. Gęstością, rozmiarem lub być ciałem stałym, płynnym, gazowym lub czystą energią, niezależnie od praw fizyki i logiki. Wypaczanie absolutnej rzeczywistości. Chaos może wypaczać i zmieniać rzeczywistość jak Bóg. Sama ich obecność ma tendencję do zniekształcania rzeczywistości. Będąc pierwotną pustką, chaos może zniekształcać, kształtować, manipulować, a nawet wypaczać nieskończoną rzeczywistość za pomocą samej myśli lub strykania palcami. Bóg nazywa to przyciskiem restartu lub wyłączenia. Gdzie może wymazać wszystkie istniejące wszechświaty, jeżeli chce, ale tego nie chce, jako formę szacunku i przyjaźni dla jej rodzeństwa Boga, gdzie oboje utrzymują cykl równowagi z Uroborosem. Wypaczanie rzeczywistości Omega. Podobnie, ale w przeciwieństwie do Boga, chaos posiada jedną z najrzadszych formy wypaczania rzeczywistości. Rzeczywistość omega jako taka, chaos może tworzyć, kształtować i manipulować z absolutnym autorytetem rzeczywistości omegi, tej obejmującej zakończenie finał do wszystkich rzeczywistości i gdzie kończą się wszystkie koncepcje. To znaczy, że decyduje, co się z nimi wszystkimi stanie, na przykład czy przestaną istnieć, czy staną się czymś zupełnie nowym, gdzie wszystko się kończy. Gdzie wszystkie konflikty zostały rozwiązane, i tak dalej. Jeśli alfa rzeczywistość, którą posiada Bóg, jest początkiem wszystkich rzeczywistości i skąd się biorą, wtedy rzeczywistość omega jest miejscem, w którym wszyscy kończą po spełnieniu swojego celu. Meta manipulacja katastrofami. Podobnie, ale w przeciwieństwie do Boga. Chaos może tworzyć, kształtować i manipulować ostatecznymi katastrofami. Bez względu na to, co się stanie lub kto spróbuje ocalić dzień, jest to całkowicie i całkowicie beznadziejne. Absolutnie nic nie może tego powstrzymać, podobnie jak prawdziwą śmierć. Tragedia czeka na gorzkim końcu. Jest to dzieło najwyższej istoty która wydaje surowy i nieunikniony sąd o stworzeniu. W przeciwieństwie do boskiej, apokaliptycznej manipulacji siłą, ta moc nie podlega wyłącznie na kontrolowaniu ostatecznie siły, która powoduje koniec wszelkiego istnienia w wielokierunkowym cyklu, ale na sprowadzaniu absolutnej ruiny i tragedii, których zatrzymanie jest poza wszelką nadzieją. Niezależnie od tego... Czy jest to koniec wszystkiego, czy nie? Tylko polska manipulacja meta cudem może przeciwdziałać tej zdolności. Omni Telekineza. Chaos ma ogromne moce telekitaniczne. Chaos ma ogromne moce telekinetyczne. Jego telekinetyczne moce znacznie przewyższają moce pierwotnych, smoczych boków, lewiatanów i boków zewnętrznych. Był w stanie zablokować zarówno vitriol, jak i Ain, aby powstrzymać ich przed zniszczeniem multiwers w ich walce, po prostu patrząc na nich obu. Absolutna nihilikineza. Chaos. Może kontrolować i manipulować samą koncepcją niczego, może kontrolować wszystkie koncepcje związane z niczym, może kontrolować antymaterię pustkę i tym podobne. Bez niczego. Chaos może wymazać całą egzystencję, a nawet stworzyć wszechświaty. Chaos może z łatwością wymazać armię demonów i aniołów w tym samym czasie. Nawet jeśli obie armie mają w sobie najwyższe stopnie. Po prostu pstrykając palcami z absolutną łatwością. Chaos może po prostu wymazać absolutnie wszystko z łatwością, ponieważ potrafi wymazać nieskończoną liczbę wszechświatów, i rzeczywistości w mgnieniu oka do tego stopnia, że sam Bóg boi się tego, co może zrobić.